Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto ponownie Forager. Wiem, że pewnie spodziewałeś się czegoś innego, ale po ostatnim prawie pustki, po prostu mam wielką ochotę na Foragera. Tak więc tak, od ostatniego momentu się trochę pozmieniało, ale czy tam dużo, co bym powiedzieć. Pierwsza sprawa, mamy już fabrykę tego, no, metal pustki, parę dodatkowych elektrowni poustawianych. Zobaczcie, jak szybko przy okazji to się tworzy. I dobrze, że już szybciej się nie da. I mamy jeszcze takie tajemnicze coś, nie wiem co to, nazywa się to prasa do kwiatów, zobaczmy co to w ogóle potrafi. Żelazo, złoto, węgiel, piasek, kryształy i... Okej, stal, to akurat może się przydać i... Landfill? A, to po prostu trzeba znaleźć na ląd, dobra, mniejsza z tym. Wow, będę żałował pewnie tego, ale dobra. Damy mi ile tylko się da stali. I szczęśliwy żółwiu, proszę, pracuj się dzisiaj tutaj. No, tak więc w sumie... Czy są jakiś plan na dzisiaj, co? Trudno mi powiedzieć. Poza tym, że na pewno chciałbym wykupić wszystkie tereny, a potem oczywiście do pustki, ewentualnie zdobyć jeszcze krakena i inne jakieś tam rzeczy, które ci będą potrzebne do rozwoju. Ale dobra, mniejsza z tym, zobaczmy co mamy. O, kolonista! No nareszcie, coś porządnego. A i też gdzieś tam przy okazji zbudowałem, jeśli się nie mylę, ten... stację do oleju, ale... to już jest takie mniejszość z tym w sumie, tak jak mam wszystko, co by było potrzebne. Dobra, teraz zobaczmy, czy jest gdzieś jeszcze coś do wykupienia. Nie mówcie mi, że została mi tylko już ognista kraina. Wow. To chyba dzisiaj da się naprawdę wszystko wykupić. To jest takie zaskakujące, bo nie... podwójne przedmioty na sztabce pustki, super. Prawda, wiecie, to nie jest nic innego, żeby zdobyć materiału na niem. To się ale i tak fajnie. A gdzie to jest? Nie mówcie mi, że to już ostatni teren. Tak, ostatni teren. I to jeszcze z zagadką tego typu, którego nie lubię. No ale dobra. Trzeba to trzeba. Zaraz przysiądę, ogarnę i tyle. I sobie nawet nie wiem, czemu używam tej różdżki. Mam dużo potężniejsze rzeczy. Ale dobra. I przy okazji, jak tu jesteśmy, gdybym też pustka, to bym jak zwykle poczęstował ten ołtarz swoją krwią. Tak to niestety. No nie wiem, jak to wyjdzie. I póki co w sumie wiem, że tak tylko przerywam, cicho siedzę i w ogóle. Ale nie ukrywam. Po prostu nie wiem, co mam powiedzieć. Najlepiej tak. Spotkamy się, jak już będę bliski rozwiązania tej zagadki. No nie ukrywam, nie wiem, jak ją rozwiązać. Posiedzę po prostu. Może ją rozwiążę, a może po prostu się poddam. Wszystko za chwilę, oczywiście. A póki co, niech gra idzie dalej. No i do zobaczenia. Dobra, chyba to mam. Teraz zostało, jeśli się nie mylę. Tak. I. Udało się. A i. Oczywiście skrzynie są podpalone, ale to nie problem, jak już się sam dowiedziałem. To jest tak, jeden taki, drugi, no i trzeci. I oczywiście skrzynki polane wodą. I prawdopodobnie w końcu mamy ostatnią z tych dużych skrzyń. A co za tym idzie, w końcu dostaniemy ostatni przedmiot? Oczywiście, że nie. Bo na co nam to? Dobra. No szczerze, poszło szybciej nawet niż myślałem, więc mniejsza z tym, bierzemy oczywiście życie na ewentualną pustkę. Bo nie wierzę, żeby wróżki wystarczyły. Teraz nie ufam tym wróżkom w słoikach. Więc no. Dobra, i przy okazji, jak tam ze stalą pustki? 13 sztuk? Okej, dobra, no to fajnie, idziemy do czarodzieja i... damy mu to wszystko i... wykonamy zadanie dla niego. Mam nadzieję, że nie będzie tego zbyt dużo, bo wiecie, no... zadanie jest naprawdę wkurzające, chociaż nie aż tak bardzo jak znajdź jajo dinozaura, albo... co gorsze, zadanie ze złotym jajkiem. Tak, dobra, mniejsza z tym. O, dokonałeś tego, gratulacje! No, zasłużyłeś sobie na moją super specjalną różkę, czy tam berło, kostur, po prostu moje magiczne berło, że tak nazwę. Mogłem to zdobyć wszystko samemu, tak szczerze mówiąc. Oho. To berło jest dużo bardziej cenne niż... cenniejsze niż to wszystko. Okej, okay, i co my tu ma...
My? Czyli to był ostatni przedmiot. Twoje różdżki miałem nie skończyło. Teraz gro? Serio, teraz? Fajne. Nie będę ukrywał, ale teraz. Teraz ja tego nie potrzebuję, chociaż... No nie ukrywam. Kurząca propozycja. I w szczególności, gdybym to ulepszył, to pewnie bym z tego korzystał, tylko no. Jak się można domyślić, nie ulepszyłem. Nie ulepszę. Bo mnie nie stać. I przy okazji, jak jeszcze przy tym jesteśmy, to chyba znam sposób, jak mogę zdobyć przynajmniej tą jedną rzecz. Dobra, ty kolego, zanim zaczniesz robić dalej, to idź tutaj i zobaczmy, czy mam. Dobra, na szczęście mam. Tak więc pora zrobić kosmiczną łopatę, nie, mechaniczną czy robotyczną łopatę, dobra, mniejsza z tym. Dziękuję bardzo. Robo łopata, zawsze dostajemy rzadkie rzeczy. I patrzcie, skończyliśmy ulepszenie łopaty. Dobra, teraz tylko najważniejsza rzecz, jak to działa? A, oczywiście, a przy okazji jeszcze taka jedna rzecz, musi sprzeli klikania czy coś, to... Mam inną myszkę, więc... Okej, okay, dobra, nie jestem pewien, czy to działa tak, jak ja myślę, ale jeśli działa, to muszę coś sprawdzić. To znaczy, że po prostu zawsze jak kopię, to chociaż... Nie. Nie znaczy to, że za każdym razem dostaję chociaż jeden artefakt, a szkoda. Chyba, że tutaj nie ma artefaktów najprościej w świecie. Chociaż jeden rzadki przedmiot można tłumaczyć na wiele sposobów. Dobra, mniejsza z tym. Musimy kopać, może znajdę w końcu to coś. Jak się dowiedziałem, w sumie każda kraina ma jedno swoje takie wykopywalne i... Jak na razie nie zdobyłem tutaj, chyba na śmierci. Dobra, w sumie zdobyłem tylko na trawie, więc tak. A, dobra, jednak chyba dostawałem. Może nie ciągle, ale widzę tutaj trochę ich, więc... Chyba właśnie mamy rozwiązanie kolejnego zdania. Dobra, nie powiem szczerze, że tego wszystkiego sprzątać mi się nie chce. Kiedyś może. Ej, bo to przyjdę, a póki co mam w kapliczce. Dobra. Większe tempo pracy. W takim razie chodź kolego i... Stal pustki. Produkuj ile wlezie. O. Surowce się skończyły. Okej. Dobra. Pozwólcie, że nie skomentuję tego wszystkiego. I przy okazji mam dla ciebie twoje jajo. O, dzięki bardzo. O, obiecuję. Będę trzymał go z dala od zagrożeń, niebezpieczeństw. Będę miał na imię Tony. I tyle. A przy okazji tam jest chyba handlarz. No i mam nadzieję, że przynajmniej to handlarz. Tak, hej handlarz, masz coś fajnego? Dobra, pierwsza sprawa. Nie obrażę. Nie. Miało być życie. Wielkiej stacji nie ma, powiem szczerze, ale dobra. Następna sprawa. Biorę. I tu też biorę, bo nie wiem jak zdobywać, powiem wam szczerze. Coś czuję, że to może być naprawdę potrzebne. Więc... Łatwiej sobie już robotę, muszę przyznać. 5 kosmicznej stali. Czy kiedyś to w sumie przedmiot już taki... Bądź co bądź chyba najwyższej... półki. Widać tak to nazwać. A, przy okazji jeszcze jedna rzecz. Chyba najwyższa pora, żebym zaczął się bawić w... neklarność, więc... Ze wszystkich materiałów, które zgromadziłem, niech się tutaj tworzą. W swoim tempie, wiecie, nie ma co przyspieszać. Przy okazji, jak tu już jesteśmy, zobaczmy markety. Nie wiem, coraz częściej zaczynam się wydawać, że te wszystkie teorie odnośnie... Jak to się nazywało, no... Zdobywania złotych jaj są nieprawdziwe. Ale dobra. Jedna rzecz, którą na pewno mogę zrobić i sprawdzić, to potem tutaj postawię coś. I zobaczmy, jak to działa. Nie wiem, czy tutaj trzeba żarcie dla zwierząt wrzucić, czy co? Ale ponoć jest to przydatna rzecz. Aha, czyli to wszystkie zwierzęta w jednym miejscu będzie trzymać. Dobra,
takim wypadku postawię jeszcze jedno gdzieś tu. Tam. Niech sobie będzie. A może nie. Dobra, nie wiem. Zresztą mniejsza z tym. Gdzie by następny postawić, a niech będzie tu. Jeśli to przyciąga, to fajnie, jeśli nie, to w sobie trudno i tak to wiele nie zmieni dla mnie. I teraz tak, co jeszcze zostało do zrobienia? Tak patrząc szybko na mój spis rzeczy, które tak miałem ogarnąć i nie pominę. A, dobra. Już pamiętam. A, tak. Właśnie przy okazji warto byłoby może wypić standardową miksturę. Nie wiem, czy one mają teraz jakiś większy sens, powiem wam szczerze. Patrząc na to, że no, kasa już aż taka ci potrzebna nie będzie i w ogóle. Ale no, generowanie dodatkowych monet zawsze przyjemna rzecz. A w szczególności teraz, kiedy przez szybkie wycisywanie wszystkiego, co tutaj jest, nie dość, że będę mógł zrobić sobie miejsce na wspaniałe wykopalisko, to może jeszcze właśnie zdobyć to, czego tak bardzo w sobie potrzebowałem od dawien dawna. Dobra. To jest pytanie, gdzie te kryształy wszystkie są, muszę to powpychać. Rozumiecie. A nie, ja to... nie ma tego? Dobra, powiem wam szczerze, już naprawdę nie ogarniam. I teraz tak, gdzie jest węgiel? Węgiel, okej. Okay. Powiedzcie mi, że mam coś, co tutaj miałem znaleźć. Oczywiście dalej sprawdzam moją listę. Na bieżąco obserwuję. Z nadzieją na to, że wypadnie ten jedyny przedmiot, którego potrzebuję z mrozu. W sumie w liczbie sztuk wielu, ale no, wiecie, jeden przedmiot. Żeby móc już... Nie wiem, to było ulepszenie lodowej różdżki? Chyba. Dobra. Już to mniejsza. A, dobra, zwierzęta jednak się przy tym zbierają, dobrze. Bardzo dobrze. Ale właśnie chyba w sumie z głodu czy zwycięcia moja postać prawie zmarła se, ale... Wielkiego problemu to nie robi, bo jak widzicie, mam sporo HP, dobra. Kop, mój mały zbieraczu, może znajdziesz to, czego potrzebujemy. Ale już tego nie zrobiłeś, tylko nie przegapiłem tego gdzieś. Chociaż nie, no nie sądzę. Chyba, że ten cały Frozen Relic i inne te rzeczy, to nie są stąd. Ale w takiej sytuacji to w sumie ta gra byłaby jeszcze wredniejsza niż teraz nawet się zdarza, że jest. Dobra, mniejsza. Posprzątałaś? Dobrze, zbieraczu. To pora rozkopać wszystko, co się da standardowo. Musisz to odnaleźć. Dobra, mam pierwsze komórki energetyczne. Nuklearne, więc... Chyba zaraz jest pora, żeby pierwsze maszynerie nuklearne zacząć stawiać. Jak to działa, powiem wam szczerze, nie wiem. Ale no... Używane, żeby właśnie zmienić strukturę na nuklearną. Mam 5 stali, bo właśnie wykupiłem z tą myślą. I zobaczmy, jak to zadziała. A, jeszcze jedna rzecz, jeśli kogoś zastanawia, po co te kryształy, daj mi na to kupowałem, co odpowiedź jest prosta. Sam potrzebne. Dobra, a czego mi tu brakuje? Węgorza, czyli tych reliktów. Ha. Węgorz się znajdzie, relikty już niestety niedobra. To ty, kolego... Zrób ze wszystkich kości po prostu czaszki. Wielkiej różnicy i tak mi to nie robi, powiem szczerze, więc no. Dobra. W sumie wiem, że też powinienem zaraz wracać do otchłani, czy pustki, próbować, ale... No nie ukrywając, jeśli już to prędzej bym to zrobił sobie tak sam na spokojnie w swojej chwili, bo wiecie, no... Głównie po co tam bym lazł teraz, co będzie to całe... Jak to się nazywało? Zbijanie oczu krakena, ale dobra. Nuklearna maszyneria? Co to powoduje? Aha. Teraz trzeba używać... Aha. To się zmienia po prostu w całkowicie inny typ maszyny. Dobra. Tu można po prostu dorzucać chyba dodatkowe paliwa.
Nie wiem, jak to do końca ma działać, powiem wam szczerze, ale wiem, że jest achievement za chyba posiadanie 100 takich struktur. Więc... kaplica? Nie, kaplicy nie można. Energowni, tak, energowni. Też nie można, a zobaczę z tym. Okej, okay, czyli to zmienia też piece. Jedna niech będzie, komórka i tak, masz dużo tego, co zrób max tego. Nie wiem, czy to ma dobre tempo, czy nie. Ale no, każdą strukturę można przerobić na nuklearną póki co. I ty zrób z połowy tego, co mamy już to. Myślę, że nie wiem, jak działa do końca ta nuklearność, czy to daje po prostu podwójne wypływ. No po prostu, czy wypływa z ciebie dwie rzeczy. Ogólnie zobaczymy, zaraz mam dwie nuklearne kapsuły. Aha, a jak to się wykrywczy, zobaczymy, czy będzie miał nagle 4, czy ile. Ale nie będę ukrywał, ta nuklearność jeszcze jest dla mnie tajemnicą. W sumie nie wiem, po co miałbym to robić, ale... Może okazuje się, że to jest jakieś dobre rozwiązanie. Jest tam coś, czego ja po prostu nie zauważam. Dobra, zresztą mniejsza z tym póki co. Po prostu najpierw będzie się poszukamy tych wszystkich artefaktów. Nie będziemy się przejmować niczym innym. Właśnie, po tych artefaktów jeszcze przydałoby się może to wypić i w sumie to też. Jeszcze bardziej ułatwi nam poszukiwania. Poza tym, że teraz pioruny, to jeszcze inne rzeczy losowe będą mnie wspomagać. I mamy ile? 4. Czyli chyba po prostu nuklearne produkty zawsze dałem 2, ale miałem farta. Zobaczymy, czy podskoczę od razu do 6, bo jeśli tak, to powiem szczerze, nawet nie mam wątpliwości. Najprościej we świecie, nuklearne produkty zawsze dałem 2. Tak, nuklearne produkty zawsze dają podwójny... ten, wypluw. Okej. Zaczynam już rozumieć, po prostu muszę to napędzać i zasilać, co nie jest dobre. Ale podwójny wypluw wszystkiego, dobra. W takim razie... czy to można? Nie, tego nie można. Kowadło nuklearne? Nie, bo już też dla jaj też wszystko robiłem, ale... proszę bardzo. 24 monety naraz. A zanim będę jeszcze to podnosił, muszę szybko wychylić to. Tak. A to nawet nie wiem po co, przed tym przeszklałem. Mandragory jeszcze nie wypiłem, ale to nie jest problem. To w sumie też nie piłem, ale to już nie jest potrzebne. Tak, znowu teraz to. To. I dobra. Dobra. W sumie nawet nie wiem, co mam więcej wam powiedzieć. Ciekawe. Po prostu ciekawie, zobaczmy teraz tutaj może... a niech będzie to nawet... wielkie różnice mi to nie robi. Mówię szczerze, teraz... postaram się po prostu na spokojnie połazić. Już po odcinku. Bo dzisiaj taki w sumie... krótki chciałbym, żeby wyszedł, bo... no. Bardziej rozkosznie, żeby nie było, że Frazier ciągle długo, tak dalej, a Spiritfire jest króciutki czy coś. Ale dobra, po prostu też nie ukrywam, nagram to później położę dosyć, więc tak. Koniec, Spirit Farera, znaczy jakiś Spirit Farera Frogera na teraz. Ja wolę chwili pójdę połowie oczy Krakena, postaram się pozbierać różne rzeczy i... w sumie ostatnie co nam zostanie poza takimi achievementami typu zdobądź 100 struktur, zarób tyle. To będzie poulepszać wszystko, pozbierać wszystko i... liczyć na to, że w końcu wiecie, uda nam się. Ale okej, nawet z momentu jeszcze mam chwilę, co... kogo, kim ja jestem, żeby przerywać, po prostu... łaźmy, może znajdziemy w końcu tą jedną, jedyną rzecz, której potrzebuję. Tylko to chyba była taka czaszka jakaś, czarna, ze złotymi zdobieniami. Jeśli już ją mam, to się wkurzę. Jeśli natomiast nie, to muszę ją zdobyć. Nie będę was kłamywał, po prostu... najpierw liczbie sztuk dwie. Pomijając oczywiście kwestię tego, że chcę ją na łóżnie portfela, który teraz też raczej... no nie okłamujmy się, nie jest mi potrzebne. To będę też ją potrzebował jeszcze do muzeum. Ale no nie sądzę, żeby to miało nagle magicznie... zadziałać. O, wiesz co, kolego...
No widzę, że ci źle, no to... Poczuj moją dobroć, proszę, to dla ciebie. I nagle gra mi daje, wiecie o co mi chodzi, dobra. Jak na razie... nie mogę zbytnio nuklearnych tych, więc... Zero paliw zapasowych. Tutaj tkalnie na razie nie potrzebuję. Piec zostanie, niech to po prostu robi, wiecie, na spokojnie. No i resztę komórek muszę na razie dać niestety do kowadła. Jednak bądź co bądź, kowadło jest istotne. Nie, w sumie nawet nie wiem po co. Dobra. To niech zrobi i reszta już. Jak będzie, tak będzie. W sumie znowu się taki odcinek pełen niczego, ale no. Chociaż wiecie co, w sumie może uda się chociaż jedną rzecz ogarnąć. Oczywiście, że się nie złapał. Czemu niby miałby się złapać jeden węgorz ognisty przez cały odcinek? Nie, naprawdę, po co? Czemu? Z jakiego powodu? Przecież to nielogiczne, no on powinien się nigdy nie złapać. Nie, ta gra naprawdę mnie chyba nie lubi. To nawet bardziej, żebym tego chciał. Dobra, czemu w sumie bardziej, żebym tego chciał? Nie wiem, co z takiego głupoty gadam, w sumie to po prostu nie chciałbym tego w ogóle, żeby gra mnie nie lubiła. Fajnie byłoby, gdyby... No, zaczęła współpracować i w ogóle, ale no... Nie wierzę, żeby to miało się zdarzyć. Co się stało? Aha. Super. Dobra. No, jako że teraz tak prawdziwie wyglądało przez większość czasu granie w Fragrat, naprawdę, jak będę miał coś sensownego, to wam pokażę, a co. No, naprawdę dziękuję, bo nie ma co, żeby pokazywać takie głupie latanie. No i widzimy się w sumie w momencie, w którym będzie coś ciekawego do ogarnięcia. Na razie, no. Po prostu, można powiedzieć, po części kończymy z Fragrem. Powrócimy, gdy już właśnie, jak to powtarzam, po raz kolejny albo załatwię sobie wszystkie potrzebne materiały do wszystkiego, co chciałbym ogarnąć, albo będę miał już oczekiwania na wszystko, po prostu wiecie, na zasadzie, no dobra, to jest to samo. Albo magicznym trafem zdobędę złote jajo i te wszystkie inne rzeczy. No po prostu znajdzie mnie ochota, żeby pokazać wam to wszystko, czy coś. Chociaż nie wiem, czy dobrym pomysłem byłoby wstrzymać się, dopóki nie wejdzie już tak pełnoprawnie tryb wieloosobowy, albo czy nie przerzucić jestem na streamy, chociaż... Streamy to raczej u mnie teraz jest coś takiego dosyć rzadkiego, jak są, to zazwyczaj nikt nie przychodzi, przez coś teraz nie mam stałych godzin. A jak nie ma, to wszyscy marudzą mi na prywatnych wiadomościach na twarzy książce, czemu nie ma. Dobra, ja wszyscy znów zagaduję po prostu. No, trzymajcie się, hej, hej. Dobra, widziałem to, gro. Tak czy jak kończę, ale widziałem to, widzicie, posiadamy to. Mamy 6 tych rzeczy. Więc jak ta gra może nie jest aż taka wredna? Zobaczmy tylko na koniec. No węgorza oczywiście, że nie ma. Może zanim jeszcze będę na szkół na węgorze, zobaczmy czy... Nie, papki, żeby stoją normalnie. Dobra, no to już naprawdę tym razem kończę. I nie będę się powtarzał po raz milionowym, po prostu popa.